Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek, jest 17 dzień października. To jest początek nowego tygodnia, to jest rzeczywiście początek nowych tygodniowych wstawaków. Mamy dzisiaj dzień walki z ubóstwem, w ogóle ważna rzecz, dzień sprzedaży bezpośredniej. To nie jest mój dzień. Ja uwielbiam sprzedaż niebezpośrednią, czyli po prostu z moim introwertyzmem kocham internet, kocham wszystkie rzeczy, gdzie nie muszę mieć kontaktu z ludźmi. Wiem, jak to brzmi, no ale wybaczcie, taka natura. Zaczynamy kolejny tydzień, z czego bardzo się cieszę i bardzo Was serdecznie zapraszam na ten odcinek. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo serdecznie i oczywiście jak zawsze w poniedziałki zapraszam Was na mądrości murowe, a będzie to dzisiaj bardzo piękna mądrość, taka niby oczywista, a taka w ogóle bardzo ważna. Jakbyśmy ją zastosowali w życiu, byśmy uniknęli bardzo wielu rozczarowań i nieszczęść. Posłuchajcie następującego zdania napisanego na murze. Jak będę duży, to napiszę wyżej. Moi drodzy, bardzo ładne zdanie. To zdanie oznacza dwie bardzo ważne postawy życiowe. Po pierwsze, ono oznacza przyjęcie sytuacji, w której jesteśmy i nie wyskakiwanie ponad nią, jeżeli tam jeszcze nie dorastamy. Nie napiszę dzisiaj wyżej, bo mnie na to jeszcze nie stać. Nie jestem na tyle wysoki, nie mam takich podpórek, nie mam własnego wzrostu albo innych narzędzi, żeby napisać więcej. Kiedyś urosnę, czyli kiedyś się rozwinę i napiszę wyżej. Kochani, cechą człowieka dojrzałego jest nieudawanie, że jest kimś lepszym niż jest. Jest niesięganie po więcej niż może sięgnąć. Cechą człowieka dojrzałego jest wiedzieć, dokąd sięgają moje możliwości i nie próba wyrwania się wyżej. Kochani, mówiłem wielokrotnie, że jednym ze sposobów kuszenia nas przez złego ducha nie jest tylko kuszenie nas do zła. On też nas kusi w ten sposób, że kusi nas do dobra, o którym wie, że nas w danym momencie na to dobro nie stać. Bo wie, że jak sobie za dużo nałożymy, będziemy mieli za duże wymagania względem siebie, względem innych i tak dalej, względem Pana Boga, względem naszego życia, nie doskoczymy tam, to się rozczarujemy. Czyli człowiek dojrzały wie, do jakiej wysokości może napisać, do jakiej wysokości go stać, ale jednocześnie to nie jest człowiek, który nie ma ambicji. Zobaczcie, tam jest bardzo ładnie napisane, jak będę duży, napiszę wyżej, czyli zamierzam być większy, zamierzam się rozwinąć, zamierzam mieć większe możliwości, zamierzam więcej umieć, zamierzam tak zrobić, żebym kiedyś był wyższy i żebym mógł napisać wyżej. Kochani, te dwa połączenia to jest bardzo ważna, bardzo piękna postawa życiowa. Teraz mogę napisać dotąd, dokąd mogę. I nie oczekuj ode mnie, że teraz zrobię czegoś więcej. Oczywiście, jeżeli mogę gdzieś napisać, a ja mówię, że napiszę niżej, to tak, ty masz prawo mi mówić, słuchaj, stać cię na to, żeby napisać tam wyżej, bo masz na tyle wzrostu. Ale nie oczekuj, że będę pisał więcej niż mogę. Ale jednocześnie chcę się rozwijać i chcę, nie wiem, za miesiąc, za rok, za 10 lat być wyższy, być większy, mieć większe zdolności i będę mógł tam napisać. Kochani, przemyślcie sobie to, czy nie macie takich rzeczy, gdzie po pierwsze nie zaniżacie, a stać Was na napisanie w miarę wysoko, gdzie przypadkiem czy nie próbujecie napisać wyżej niż możecie, bo to się nie uda, jednocześnie co zamierzacie zrobić, żeby za jakiś czas rzeczywiście być wyższymi, żeby napisać wyżej niż dzisiaj. Trzy takie bardzo piękne przestrzenie, które myślę bardzo warto sobie przemyśleć. Tyle na dzisiaj we wstawakach. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to kolejne spotkanie, z którego bardzo się cieszę. Przypomnę, kochani, że już zostało bardzo niewiele dni do premiery naszego kartkownika, czyli specjalnego kalendarza langustowego na 2023 rok. Jak tylko go dostanę w ręce, w sensie jak już go wydrukuję, to Wam go pokażę, ale póki co na razie tylko nie opowiadam. Notatniko, pamiętniko, nie wiem, skoroszyto, nie wiem co jeszcze, kalendarz na 2023 rok. W linku w opisie znajdziecie, w sensie w opisie znajdziecie link do tego kalendarza na naszej stronie. Zapraszam. Jest tylko jeden nakład. Tyle, ile mamy, tyle będzie. Więcej nie będziemy drukować, więc jeżeli ktoś chce, to koniecznie tam zajrzyjcie. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i mam nadzieję, widzimy się jutro. Z Bogiem, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pa, pa!